Witamy w kolejnym odcinku Składy TV. Znajdujemy się w kinie Gwiazda, gdzie został wystawiony spektakl Romeo i Julia. Są tutaj ze mną aktorzy, którzy wystawili ten spektakl. Kto wpadł na pomysł wystawienia spektaklu? Wystawienie Romeo i Julii w języku angielskim było pomysłem pani Król. Twierdziła, że to było jej marzenie. Mówi, że planowała to od 2 lat, ale jeszcze nie spotkała takiej ekipy, z którą mogłaby to zrobić. No i właśnie trafiliśmy się my. Jak długo trwało przygotowanie do spektaklu? Przygotowania do spektaklu trwały kilka miesięcy. Od października do naszego pierwszego wystawienia do 16 kwietnia. Próby trwały prawie 5 razy w tygodniu, po kilka godzin lekcyjnych, a czasem przejeżdżaliśmy nawet w sobotę. Czy trudna jest nauka tekstu w języku angielskim? Mieliśmy dużo prób, podczas których czytaliśmy ze scenariusza nasze role. No i w miarę upływu czasu i dzięki naszej systematyczności zdążyliśmy się jakoś nauczyć. Nie było to wcale takie trudne. Słyszałam, że dostałaś rolę tuż przed wystawieniem spektaklu. Jak udało ci się nauczyć tak dużego tekstu w tak krótkim czasie? Tak, to prawda, dostałam rolę praktycznie kilka dni przed występem. No, było ciężko, myślałam, że nie dam rady. Chciałam w pewnych chwilach zrezygnować, ale wiedziałam, że nie mogę zawieść pani Król. Poświęcałam na to cały wolny czas po szkole, weekendy od rana do wieczora i jakoś udało mi się opanować tekst. Czy miałeś trener przed występem? Cóż, przyznam, że towarzyszące mi emocje podczas głównego występu były większe niż podczas egzaminu na prawo jazdy czy też matury, ale razem z Łukaszem po pierwszym występie znaleźliśmy skuteczną metodę na rozwiązanie tego problemu. Co to za metoda? Niestety nie mogę tego powiedzieć, bo wielu zawodowych aktorów na całym świecie czerpało bez nas inspirację, a niech to pozostanie naszą słodką tajemnicą. Dobrze, dziękuję. Gra aktorska była dla Ciebie utrapieniem czy przyjemnością? Przyjemnością. Właśnie od tego spektaklu przełamałem się, żeby mówić przed publicznością, występować, odgrywać tą właśnie rolę, co było bardzo trudne, ale udało mi się jakoś. Jakie masz plany związane z grą aktorską? Planuję iść na studia aktorskie w Łodzi lub w Olsztynie, ponieważ chcę to robić, bo lubię występować na scenie, lubię czuć ten stres, tę tremę przed wstępem sam. Publiczność. Fajne to jest. Podczas przygotowań do przedstawienia miałaś grać Julię. Co się stało? Miałam na początku grać rolę Julii, jednak obowiązki szkolne oraz matura nie pozwoliły mi na to. W pierwszej kolejności pomyślałam sobie o Oli, która jest uzdolniona pod względem aktorskim oraz wokalnym, dlatego też poleciłam ją pani Król. Ja przyjęłam propozycję Natalii oraz pani Król. Na początku miałam obawy, czy dam radę, ale myślę, że udało mi się. Co jest trudniejsze, gra aktorska czy wokal? Śpiewanie jest moją pasją, także dla mnie trudniejsza była gra aktorska, gdyż trzeba się wczuć w bohatera oraz nauczyć tekstu. Podczas przedstawienia pojawił się również taniec, w którym brali udział Anita i Łukasz. Opowiedz mi coś o tańcu. Między aktami zaprezentowałam układ jazzowy. Był on przygotowany pod okiem mojej siostry, która jest jednocześnie choreografem. U niej właśnie stawiałam pierwsze kroki taneczne. Taniec to moje hobby. Tańczę od 9 lat. Również tańczyłam w zespole Aero. W akcie drugim pojawił się taniec dworski. Łukasz, opowiedz mi coś o tańcu oraz o choreografii. Razem z Anitą układaliśmy tą choreografię. Staraliśmy się jakoś dopasować ją do obecnej sceny. I mam nadzieję, że wyszło. Podczas przedstawienia ważnymi osobami, oprócz aktorów, byli również Hubert Włoch, narrator, oraz Jan Nowicki. Support techniczny. Opowiedz mi coś o swoim... No, jako narrator sprawowałam pieczę nad całą sztuką. Moim zadaniem było czytanie wstępów między scenami, a także obsługiwanie kurtyny. Bardzo ważną rzeczą było odsłonięcie i zasłonięcie kurtyny w odpowiednim momencie, ponieważ na scenie przenosiliśmy scenografię, więc nie można było otworzyć kurtyny zbyt wcześnie i zbyt późno. A ty?
Ja zajmowałem się puszczaniem piosenek i efektów dźwiękowych w odpowiednich momentach oraz odrywaniem programu. Może na zakończenie programu chcecie kogoś pozdrowić? Chcielibyśmy bardzo serdecznie pozdrowić panią Dorotę Król i podziękować jej z całego serca za to, że pomaga nam i umożliwia nam tworzenie takich rzeczy. Romeo i Julia. No nie śmiej się, kurde. Cicho, bo ja to... Ten początek, jak on... Poznałem nowych, fajnych ludzi. Fajną ekipę. Ogólnie to... Kurde. Kurde. To razem z Aniką. Robiłem choreografię. I... Ty widzę, ty wygadany jesteś, widzę. Bardzo. Trzeba stopować normalnie, nie? Na całym świecie czerpało bez nas inspirację, a niech to pozostanie naszą słodką tajemnicą. Dobrze, dziękuję. No, pokaż. Nie, bo będę nagrywał. Nie nagrywa, wyłączyłem chyba, nie? Nie, ja nie wierzę. Pokaż, no. Nie. No. Ja mam kamerę tutaj. Tylko cicho. Tylko. No. Powiem ci, że... Mówisz,